Sponsorem PGE GKS-u Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Trenerze, to może powiem tak, na początek ten sparing w sumie otwierający gdzieś te wasze zimowe takie gry kontrolne, dużo dowodnił to, że ci zawodnicy są gdzieś w takim fajnym ciągu snajperskim, bo i ta gierka wewnętrzna też pokazała, że te bramki padały. No i dzisiaj w drużynie rywala udało się te bramek strzelić 4. Oczywiście w tym okresie przygotowawczym te wyniki są najmniej ważne, tak? Największe są te, najważniejsze są te aspekty właśnie wyciąganie wniosków z tych spotkań, z ustawień zawodników, kto z kim gra, jak te akcje budujemy, jak w defensywie gramy, to przyglądamy się. Jest takie w drużynie najlepsze powiedzenie, że najlepszym sposobem na podniesienie jakości drużyny jest rywalizacja, tak? To, że dołączyli do nas dwaj napastnicy, Kirowski i Turkows, jest Michał Mak, Bartek Bartosiak, który też widać w sparingach, jak gdyby nie składa broni, powoduje to, że jest szeroki wachlarz, że oni między sobą rywalizują. Mnie to tylko cieszy, ale chciałbym, żeby to wszystko poszło przede wszystkim w kierunku meczów już o punkty, tak? Ale na pewno cieszy to, że Dani strzelił dwie bramki, że pokazał, że zespół w przyszłości mógłby na niego liczyć. Także to na pewno cieszy, taki mentalny aspekt. Nie chcę się wypowiadać tutaj o tych dwóch połowach, o tym jak graliśmy. Założyliśmy sobie pewne rzeczy w szatni przed tym spotkaniem. Rozmawialiśmy, że zawodnicy przede wszystkim mają pracować, te mecze mają być taką wersją roboczą, to ja mam wyciągać wnioski, przekuwać to na treningi i tak z dnia na dzień budować coś, co ma nam przynieść jakość i przede wszystkim efekty w punktowaniu w lidze. Tutaj muszę pochwalić po raz kolejny naszą bazę sportową. Celowo nie wyjechaliśmy na obóz w Polskę. To wszystko pokazuje, że było to dobre założenie. Choćby dlatego, że te mrozy, nasza sztuczna nawierzchnia, która jest skuta lodem, nie da się w tej chwili z nią nic zrobić. Boisko w Gutowie też jest nie do użytku. Mamy halę, tak? Kilka treningów boiskowych, używamy całej hali, całej powierzchni, także tutaj na pewno w planach przygotowawczych nie ma żadnego zakłócenia. Korzystamy od czasu do czasu, jeżeli pogoda pomaga, z tego boiska w Kleszczowie. No na pewno teraz jest taki ciężki okres dla zawodników, te obciążenia się zwiększają, półtorej tygodnia jesteśmy w takim okresie obciążeń, ale przed nami jeszcze 2,5 tygodnia i z każdym dniem będzie coraz ciężej, także ta dawka będzie coraz większa i zawodnicy będą coraz bardziej to wszystko odczuwali, ale to wszystko po to. Mam nadzieję, że uda nam się przygotować dobrze do sezonu, bo to przygotowanie fizyczne jest bardzo istotne w kontekście gry. Tak to wszystko zostało ustawione w tej pierwszej fazie w Polsce, kiedy te treningi są, powiedzmy, ciężko trenujemy, wszyscy ciężko trenują, tak, ale ci przeciwnicy na pewno rangą nie powalają na kolana, są to zespoły z niższych lig. Ale to nie jest w tej chwili tak istotne. Ważniejsze jest, żeby te spotkania, przede wszystkim zespół wybiegał motorycznie, tak? Wynik, jak powiedziałem, jest sprawą drugorzędną, wyciąganie wniosków. No i Turcja, tak? Turcja przede wszystkim, no to była ta oszczędność. Latem też nie pojechaliśmy na zgrupowanie. To zgrupowanie w Polsce też sobie darowaliśmy. Jesteśmy w Turcji.
Myślę, że mamy ciekawych sparring partnerów. Tak jak sobie pośledziłem, jakie miejsca zajmują, generalnie nie jesteśmy faworytem w żadnym z tych spotkań. Także cieszę się, że zespół będzie miał naprawdę poważne wyzwanie i będzie musiał się mocno sprężyć przed ligą, żeby w tych sparingach zaprezentować już jakiś taki kierunek na pierwszą ligę. Dzisiaj z informacji, które też były przed spotkaniem, nie wynikało, że nie zagrał też Marcin Flis, nie zagrał Kirowski. Ci zawodnicy to są jakieś dosyć poważniejsze w absencji, że ich nie zobaczymy dłużej w treningu, czy to po prostu jakby jednorazowa sprawa? To znaczy jeszcze Piotrek Witasik nie grał. To generalnie nie są urazy. Piotrek Witasik ma, to nie są groźne urazy. Piotrek ma zbitą stopę w trakcie gry, bolesne miejsce, także myślę, że w tym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia powinien być w treningach, ale też trenuje zastępczo, tak, w inny troszkę sposób. Marcin Flis właśnie jest pechowcem właśnie, kiedy zrobiło się ślisko, kiedy padał ten deszcz, nasza sztuczna nawierzchnia zrobiła się śliska, lekko się poślizgnął, lekko naciągnął mięsień, ale już jest wszystko w porządku, trenuje indywidualnie, nadrabia tą zaległość, tutaj nie ma jak gdyby dużego kłopotu. Chrystian Kirowski po prostu się rozchorował, złapał infekcję, był dzisiaj u lekarza, ale jest pod opieką lekarzy, także myślę, że też szybko do nas wróci. Także odpukać bez zakłóceń większych. Sponsorem PGE GKS-u Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.